Dobra, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Rage. Dobra, zanim cokolwiek, ja sobie poszukam mojego czasomierza, bo niestety został przesunięty. Bo jeszcze jedną rzecz muszę sobie tutaj włączyć na telefonie. Okej. Dobra, bierzmy się do pracy, mamy się udać do miasta o małych. Okej. Wyglądasz, jakbyś lubił sprawiać kłopoty. Tak. O co chodzi? Sprawię władzy przykrości, a będziemy mieli kłopoty. O, już mnie nie lubisz? Okej. Widzę, że ktoś posłuchał propagandy ichni. Jezu, coś mi myszka za szybko chodzi. Nie wiem czemu. Dziwne. No dobra. Zaczynamy naszą rozgrywkę. Cóż, co mogę powiedzieć? Są święta. I część odcinki stwierdziła, że sobie pojedzie na kolejną urlopy. Więc będę miał czasu na nagrywanie, jakby co. Parę dni nawet, więc się spodziewajcie jakichś odcinków czy coś. W ciągu, powiedzmy, 5 dni. Zobaczymy, jak to będzie. No to wiecie, już nie bywa, tak? Bo człowiek będzie wracał też z roboty. I może być różnie, no nie? Że może mieć ochotę, albo nie mieć. Że to może być na przykład jeden odcinek, albo dwa. Dzisiaj się postaram trochę dużo ponagrywać. Chociaż może być różnie. Bo jednak została jeszcze inna część odcinki, która nie korzystała z tego. Dobra, najpierw skasujmy te gnoi. Kasa się przyda jakaś. O co ty skręcałeś tak? Chodź. Kurde. Oni nas skręcają i dlatego tak ciężko ich trafić mi tu. Jak się odbił ode mnie. A. W sumie jest, bardziej się nie mogę doczekać Rage'a dwójki. I cóż, to może być jeden z głupich powodów, bo... Jakby wam to powiedzieć, bo pokazywali rozgrywkę demo gry. Tam chyba wersji nadpolskiej. I tam dawali chyba dubbing, tylko nie wiem, czy to był specjalny dany głos, czy naprawdę będzie dubbing w Rage'u dwójce. I w sumie tam był... W Rage 2 to tam chyba pokazywali, nie wiem, czy chcę wam spoilować, czy coś, najwyżej tutaj sobie przesuniecie minutę do przodu, albo dwie. To był głos aktora, który tu podkłada głos Quasira, tego naukowca. I ten akurat głos mi się bardzo podoba tego gościa. To może być jeden z powodów takich, ponieważ ten gościu dawał głos w Gotiku, a dokładnie dawał głos Xardasowi. Więc bardzo mi się podoba ten głos. Może dlatego, że grałem w Gotika i cóż, pasuje. A? Ta władza eliminuje sobie mutantów. Co to? Oczywiście, amunicja, co innego. Oczywiście kolejne jakieś części, amunicja różna, na przykład amunicja ze snajperki była, o ile dobrze widziałem. Ej, nie pękawisz. Miał być pałka. Okej. Wow. Co tu się stało? Oczywiście drzwi zamknięte. Weźmy sobie szczebę. Zmienimy sobie amunicję na zwykłą. O, ja zobacz, tyle naboi mam? Kurde. Ja bym się nie zdziwił, jakby tego Duma Interna wzorowali się trochę na Rage'u 1, albo nawet na Dumie 3, bo w końcu też tam były takie organizm. Chociaż tak nawet patrząc sobie na inne gry ID Software, to nie możemy zapominać o Quake'u 4. Też tam były takie jakby części organiczne w niektórych miejscach.
Były takie tam takie rzeczy też dzikie. Władza sobie nieźle daje radę. Wyczesuje miasto małych. Coś pewnie szukają. Spadaj. Aha, słyszeli mnie. Ciągnijmy ten. Tak, jest. Zabite? W sumie jestem ciekawy, czy to te krzyki śmierci, te jęki śmierci to są nagane przez Polaka, czy to są angielskiej wersji. Bo nie, jeden taki specyficzny jęk śmierci to mi się bardzo kojarzy z Quake'em trójką. Tam była jakaś taka jedna specyficzna postać, co wyglądała jak jakiś strok. I po prostu tam miał taki dźwięk śmieci dość ciekawy. Wózka. Okej. Okay. Dobra. Może zacznijmy używać tych. Tych zwykłych naboi. Co prawda może to sprawia to, że przeciwnik dłużej dostaje więcej musi obewać, ale jednak wiecie, oni używali zwykłej amunicji, nie jakiejś przeciwpancernej. Więc jakoś zaoszczędzimy sobie trochę tych naboi. Dobra. Kolejny jakiś kurde. Aha. Dobra, wchodzą. Niestety... Mój pomysł z uruchomieniem tarczy był kiepski. Trochę opóźniony. O, granaty łąkowe będziemy dostawać nawet od nich. Okej. Okay. Mutant tu jest? Jakaś legenda, książka. No tu jakieś ciało gościa, tylko nic na sobie nie ma. Jeszcze nie. No mamy snajpera. Dobra. Au. Chyba snajperów jeszcze więcej nie mam, więc mogę zaszarżować na gościa. Właśnie nie, tak chyba miał karabin snajperski, ale na to nie wyglądało. Trup nadal jest tego wielkiego mutanta. Wielkiego Boga! Pani snajper. Bang. Hello! Dobra, chodźcie tu. Nie wysadzaj mnie w powietrze! Okej. Jezu, strasznie mi się podobają te dźwięki, jak oni biegają. Normalnie ta potęga tego pancerza. Trzymaj na sobie, to jest the best dla mnie. Strasznie mi się podobało ten... Ci żołnierze władzy. O, proszę bardzo. Skytka. Bycing. No proszę, fetyt. Różne rzeczy. Więc taka ochacy i... O, pociski fetytowe, no jak miło. W sumie nawet nie wiem, jakie one mają wrażenie na tych gościach, więc... A? Co jest dwóch snajperów? Tak. Haha, zbudowaliśmy. Bęk. Bęk.
Dobra, jeszcze jest jeden. Bęk. I bęk. Sorry, gościu, ale niestety musiałeś umrzeć. Dobra. No, weźmy tego. Ciekawe, jak na nich działa ten. Bo chyba nie testowałem na nich. Pętownicy, jak ja to ująłem. Droga zablokowana. Aha, mamy tam władzę, która strzela do mutantów. Trochę się poskradajmy, może się uda, chociaż wątpię. Jest łatwo wykryć. Kiedy to nawet działa? Rebar. Chociaż może lepiej działa? To gingi. O, podujmy. Tam jest chyba gościu z karabinem. Znaczy na karabinie. Mi się to nie podoba. Miał gościu szansę, żeby uciec od tej wieżyczki, a wola nadal siedzieć. Przeładujmy sobie. Zobacz, ja zabrałem od nich te? Tak, zabrałem, dobra. Myślałem, że nie zabrałem tego. Kurwa. To jest the best. Tym się nie dziwię, jakby kurde w tym Doomie Eternal wzięli te niektóre rzeczy z Rage'a jedynki. Tym się nie zdziwił. Wow. Okej. Okay. O, seksy zepsułem. O, już działa. Ja bym ci radził wezwać już od razu wsparcia. Bo jest jeden człowiek, który ci zepsuje dzień całkowicie. Jasne, czysty. Zobacz, ile tu jest brudu. Mówisz, że to jest czysty permet? On nie powiedział. Bardzo żarty na wysokim poziomie. O, butelka piwa. Wiadomo. Dobra, co by ty wziąłeś? Oczywiście pociski pulsujące. Co jest? Wow, to trzeba celować dobrze. Okej. Okay. Dzięki za podpowiedź. Dostałeś! Rozwalony. Piętą w czoło, kuźwa! Spięty w czoło i tyle. Szkoda, że nie można kopać w powietrzu. Byłoby. Spięty w czoło. Szkoda, że nie zrobili jakichś ataków, jak było w Fearze jedynce, wiecie, że mogliśmy z skoku zrobić i jak klikaliśmy klawisz uderzenia, to wtedy nasza postać obiła kopniaka. Nawet z pół obrotu. Jak Chuck Norris jakiś. Albo z biegu też mogliśmy tam, upiekliśmy to, zrobił dwa kopniaki w powietrzu. To było coś. Dane badań. System lock. Open. Hello. Zanim cokolwiek. Jest to coś na to? Chyba coś było, ale zebrałem. Czy coś. Okej, okay, znowu pociski pulsują. Pulsacyjne są wymagane. Ten dźwięk wyłączania się wcale nie Gwiezdy Wojny. Ta nowa nadzieja. Oh, man. Yeah, jest pięknie. W końcu parę dni trochę będę miał spokoju. Nie? Co się dzieje? O, szybko, 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 szybko! Ale zdążyłem zabrać amunicję od nich, jak otaj. Jeszcze przeżyłem to? Wow, dobry jestem.
Zobaczmy, czy czegoś tu nie ma nowego. Nope. O, musimy pozwolić inną chyba ścieżką. Wyjście na ulicę miasta Umałych, okej. Dead City Streets. O, tak. Dobra. Idziemy po jakimś... Wow! Czy to jest kobieta, czy to jakiś posąg? Jeśli to była to jakaś kobieta, to kurde. Jakby Ari ją załatwił, czy coś. Brakuje tylko czujnika ruchu, tego, czujnika ruchu i te sławne. Pię, 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 pię. To znaczy sensor ruchu tych Marines. Ech, kurde. Zawsze jakoś lubiłem tych Marines, Aliens vs Predator. Szczególnie ten sensor ruchu. Taki wydała taki ciekawy dźwięk, takie jakby pyk, pyk, pyk. A jak wykrywał przeciwnika jakiegoś, który się ruszał, to ping, ping. Kurde, te dźwięki. O, proszę bardzo, snajper się znalazł. Gram Sniper Elite, więc wiem, co to jest. Trafić głowę, dziwko. O. O, kurde. Nie wysadzisz mi w powietrze. Leci granat, kurwa. Granat. Cześć. A co, apteczkę przed tą, co? Masz tu... O, dostał brzuch i jeży? Okej. No, ktoś jeszcze jest? A, ten gość gdzieś tam mi zbiał. Ale się rozejrzymy oczywiście, czego się zostawiliśmy. Kadłubek czyjś został. Hehe, nie żyje. Okej. Dobra, gdzie jest zasilanie tego? No, no bo jest najpierw się znalazło. I pociski władzy. Dobra. No proszę, tu jest dziadostwo. Hehe. Gdzieś jest snajper? Ma coś na celowniku, albo nie wiem. I temu jak łeb pływało. I jest pięknie. Okej. Okay. Może się uda nam zakraść. Dostaj. On gdzieś jest w pobliżu. Nie słyszymy jak na bazie snajperki. Szkoda, że nie ma jakiejś specyficznej snajperki. Na przykład jakiś, nie wiem, karabin Gaussa. Zanimowałem się z jakimś sporem. Skąd ty wiedziałeś, że ja tu będę? Mamy standardowe kamień snajperski jak my. O, zmienimy sobie. Na zwykłą amunicję na wypadek. Bym potrzebował. Ale spróbowałem. Niestety. To jest mój fart. Stał.
Jestem w sumie ciekawy tylko jak macie działa ten. To. Wow, jak ci łeb posadziło. No tak. Pulsacyjne coś. Okej, dobra. Ja tu muszę kończyć odcinek, także więc żegnam się tutaj z wami. Na razie, cześć. Tak. Cześć!